Witam serdecznie. Mam tu najnowsze pudełko Beauty Eco Expert. Dostałam je tydzień temu, ale jakoś się nie umiałam zabrać za nagrywanie jego zawartości. Dzieci mają wakacje, więc wiecie jak to jest. Pudełko już bez folii, bo najmłodsza się do tego dobrała. A co się znalazło w środku już wam przedstawiam. Mamy taki umilacz z lisiej paki i jest to podgrzewacz, zapach. Tak średnio mi się podoba. Nie wiem nawet jak go określić. Ile on może być warty? Około 2-3 zł. Następna rzecz. Jest to hit. Firmy Skin Team regenerujące masło do ciała malina. Szkoda, że przez ekran nie czuć zapachu, bo naprawdę jest boski. Czysta malinka, słodziutki zapach. Konsystencja, widzicie, jest y, tu taka dość twarda, no bo y, to masło jest takie emolientowe na olejach i szczególnie na y, maśle y, she, czy shea. Jak kto woli, ale to wszystko ładnie się topi pod wpływem ciepła naszych dłoni. Wszystko mi się tu ładnie stopiło, i już można fajnie sobie to wsmarować w skórę. Zapach jest naprawdę zachęcający, żeby natychmiastowo postawić ten kosmetyk w łazience. No i co? Jak to działa? Mamy tutaj tylko naturalne emolienty, które będą zachowywały nawodnienie naszej skóry i chroniły przed tym, żeby woda się przez tą skórę nie wydostawała na zewnątrz. Następna rzecz tej samej firmy to serum antyoksydacja malina i figa. Zobaczymy, czy podobnie pachnie. Tak, podobnie, ale jest przełamany ten zapach tą figą. Tak samo boski. I z tego, co tam patrzyłam w internecie, te serum kosztuje 69 zł, a masło 59 zł. Pojemności tu mamy 120 ml, czyli jest to produkt pełnowymiarowy, a serum jest 30 ml, i także jest to produkt pełnowymiarowy. To serum warto stosować na noc, bo jest olejowe i nie trzeba już po nim używać kremu, ale warto wcześniej stonizować sobie cerę, aby właśnie lepiej ją nawodnić i lepiej utrzymywać to nawilżenie. Kolejna rzecz i kolejny hit to krem EcoSorbert Limona firmy BioApp. Ja tą firmę bardzo polubiłam sprawdziło mi się serum do twarzy z witaminą C już po pierwszej buteleczce 30 ml zniwelowałam u siebie przebarwienia także polecam serum z witaminą C firmy BioUp tutaj w składzie znajdziemy olej konopny mamy tutaj kwas botulinowy, który wspomaga syntezę kolagenu mamy wiele innych Ciekawych rzeczy, jest to także krem taki bardziej emolientowy. W sumie jest taki uniwersalny do każdego typu cery, ale z nakierowaniem do takiej skóry problematycznej, trądzikowej, bo ma w sobie taki skład, który będzie koił, regenerował, naprawiał bakteriobójczo. Także polecam. Koszt tego kremu to jakieś niecałe 40 zł. Za pojemność 30 ml. I chyba wszystkie te kosmetyki możemy zużyć do 6 miesięcy po otwarciu. Jeszcze sobie sprawdzę. No, tak to wygląda. Wszystkie te kosmetyki możemy zużyć do 6 miesięcy po otwarciu. Reszta, to mi się wydaje, że jest to y, troszkę czyszczenie magazynów. Ale no nie jest źle. Są to takie rzeczy, które się przydają. Tutaj mamy hydrolat z kocanki. Można go używać i do włosów, i do twarzy, i do ciała. Jakie ono, jakie ten hydrolat ma zastosowanie do pielęgnacji skóry problematycznej. Reaktywnej, skłonnej do podrażnień. Można ją stosować do delikatnej skóry głowy i z tendencją do łupieżu. To jeżeli chodzi o hydrolat z kocanki, który jest wart około 20 zł, i około 20 zł też jest wart hydrolat kadzidłowiec firma Your Nature site, tak jak tego drugiego hydrolatu, i tak samo możemy stosować. Do skóry twarzy, włosów i ciała. A gadzidłowiec mamy na pielęgnację cery zmęczonej, dojrzałej o obniżonej elastyczności. Sprawdzi się też przy skórze problemowej, reaktywnej. No, no to w sumie wszystko fajnie 30 ml. Następna rzecz. No, tego już dużo przetestowałam tych olejków, masę. One są uniwersalne, bardzo fajnie pachną i ja stosowałam też przy pielęgnacji tej najmłodszej córki, która ma teraz aktualnie 8 miesięcy. Także do skóry noworodka jak najbardziej można używać. Są to naturalne, delikatne preparaty. Godzą, podrażnienia, nawilżają, koją. Polecam. I za 15 ml zapłacilibyśmy jakieś 30 zł. Kolejna rzecz to maska z orientany różowa wiśnia rozświetlająca i ona jest warta na stronie orientany 25 zł. Sprawdzimy sobie tutaj jeszcze skład. No, wszystko tutaj jest. Jak najlepszym porządku, chociaż y, mimo tego, że kosmetyki orientalne są naturalne, mają takie zapachy nie w moim guście i chyba niektóre z nich mnie uczulają. Jak na przykład y, maska, taka pomarańczowa, nie pamiętam z czym ona była. I pianka do mycia twarzy. Ja po niej jestem czerwona i szczypie mnie ta skóra, więc no nie wiem na pewno jakiś zapach mnie uczula, bo ten zapach jest faktycznie taki intensywny jak męskie perfumy, ale no nie każde męskie perfumy, tylko właśnie o takim intensywnym zapachu, nie wiem co to jest, nie umiem tego określić, ale no ten zapach mnie odrzuca naprawdę mnie odrzuca kolejna rzecz, już ostatnia to próbeczka serum do twarzy przeciwzmarszczkowe firmy Babo Naturalne, bardziej niż myślisz. Jak to tu wygląda? No, skład tego serum jest przyzwoity. Na pewno naturalny. Zawartość tego pudełka jest warta jakieś 250 zł. Za cenę z przesyłką 105 zł. Czyli jest to yy, no, prawie 150% więcej, więc bardzo opłacalne. Z kosmetyków wielu tutaj skorzystam. Hity, dla których warto było kupić te pudełko, to właśnie kosmetyki firmy Skin Team. I ten kremik Ecosorbert firmy BioUp. Reszta, no też już mam zapasy tych kosmetyków w szafce. Ale mam nadzieję, że kiedyś zdążę to wszystko zużyć. Jak nie, to porozdaję czy posprzedaję. Na stronie Beauty Eco Expert macie już podaną zawartość następnego pudełka. Tak, myślę, że w skrócie warto sobie tam zajrzeć, bo myślę, że pudełko warto kupić. Teraz mam dylemat w tym miesiącu, czy kupić pudełko Beauty Eco Expert, czy pudełka I Love Boxa, bo wszystkie mnie kuszą, a też nie chciałabym zbankrutować. To by było na tyle. Dziękuję za wysłuchanie. I do usłyszenia.